was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Na targu nie kraść. Jedziemy po choinkę. Trochę zawczasu mi się wydaje, ale... A niech... Niech tam będzie. Zimno tu. Jedziemy, niech tam. Będzie z głowy. Ubierzemy. Czekajcie, niech wyjadę stąd. Oczywiście paliwa nie ma. Takie życie. Takie życie. Chodzi mandat w lepie. Za co? Coś nie trzymaj. Ma szybie. Także u nas święta już troszkę czuć. Ja kupiłem choinkę taką małą. Cześć, witajcie. No, chyba jednak nie pójdziemy ciąć. Kurde, nie schowałem samochodu. Opon nie zmieniłem. Oczywiście pojechałem zmieniać opony w sobotę o 14. Zakupiliśmy choineczkę. Będziemy ją dzisiaj ubierać. Ale pachnie. Jest i choinka. Zaraz ją rozpieczętujemy. Jodła kaukaska. Odpali czy nie odpali? Pegłot. Próbujemy. Pegłot odpali czy nie? Odpali. Tak się nie powinno robić, bo można spalić bezpiecznik od wycieraczek. Ale ja tak robię. Za takie coś, jakby tak wyjechać na drogę, podobno jest 3000 zł mandatu. Na pewno pójdziesz jutro ten do sadu. Gdzie? Do sadu na pewno. Tak, zanosi się na to. Raczej na pewno. Dobra, idziemy po choinkę. Co się dzieje? Zalało ją. Może siekiera już szybciej było, wiesz? Przynieś mi siekierę. Jeszcze rozkręć. Tę gałązkę musimy niestety usunąć. Ile ona waży? A ja stoję, jak jeszcze muszę... No zaraz! Otwórz mi drzwi najpierw. Do domu. Czekaj, furtkę ci otworzę. Furtka! To nie wejdzie, definitywnie. Nie no, wejdzie.
Cześć moi drodzy, w pierwszy zimowy dzień w tym roku, taki prawdziwie zimowy. Minus 14 na budziku, ale powiem wam, że mróz potrzebny jak najbardziej, żeby troszeczkę te zarazki, te patogeny na plantacji malin, sadów, żeby to wymroziło trochę tych patogenów. Mówię, minus 14 jest w tej chwili, moi drodzy. Śniegu nawaliło. Piękne krajobrazy. Mogłoby tak z tydzień wytrzymać. My mieliśmy, moi drodzy, iść dzisiaj, mieliśmy iść do pracy, no ale z wiadomych względów do minus 10 jeszcze chodzimy, ale powyżej minus 10, jak jest poniżej 10, tak? Tak, niekoniecznie. Wiecie, po co się znajduje pod samochodem. Biorę kluczyki i robimy pierwszy taki prawdziwie... Oho. A może i nie robimy? Zimowy test. Pierwszy cold start robimy tej zimy. Volvo miało problemy w takiej temperaturze. A my sprawdzimy. Sprawdzimy skanie, czy da radę. No pięknie jest, pięknie. Zapraszam wszystkich dzisiaj na live'a. Przy okazji, jak już jesteśmy na łączach, ja wiem o której. Około 20 może, 19, troszkę wcześniej, żeby długo nie siedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery. No i próba. 7, 8, 9, 10. Coś łapał, ale przestał łapać. Myślę, że ropę mogło złapać. Wiecie? Diesla mogło podłapać. Nie mam co prawda za dużo diesla w zbiorniku, ale mogło podłapać diesla. No, coś łapie, ale chyba nie będę go męczył. Nie ma sensu. Nie będę męczył akumulatora, niestety. Brr, za zimno jest. Zwyczajnie jest za zimno. Coś tam zaczął praskać. Myślę, że to wina jest tylko i wyłącznie ropie. Jak to jest? Gdzieś tam się w odstojniku może zwyczajnie wzięła i... W odstojniku się wzięła i przymarzła. Pod nogami skrzypi, no ale tak ma być, nie? Tak ma być. Ciekawe, jak te maliny przezimują. Czy ich to nie załatwi. Jedyny plus to taki, że jest trochę śniegu i nie powinno nic złego się dziać. Dobra, idę do domu, moi drodzy. Co do cięcia. Co do cięcia, stawek za cięcie, no to ja już nagrywałem o tym materiał. Ludzie dzwonią, pytają się. Także stawki, które ostatnio mówiłem, nie są jakimiś stawkami, które by jakoś mogły ludzi bardzo blokować. Ostatnimi dniami tam wystawiłem bambusy, że odsprzedam. Powiem wam, że ilość telefonów, ilość odpowiedzi, która do mnie, ludzi, którzy do mnie piszą, jest zaskakująca, więc raczej nie ma mowy tutaj o zaprzestaniu dosadzania jabłoni. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że zainteresowanie takimi rzeczami jest na bardzo wysokim poziomie. Ludzie zwyczajnie nie mają zamiaru rezygnować z tego, żeby dosadzać kolejne kwatery. Czyli wychodzi na to, że w sadownictwie wcale nie jest tak źle, jakby to mogło się wydawać. No po prostu biorę się, skupiam troszkę na innych rzeczach. Chcę sobie jeszcze tam czereśni troszkę dosadzić. Malin, także z sadu całkiem nie rezygnuję, ale zwyczajnie chcę zredukować troszeczkę. Co to tam się tak dymi? Z
tej ciężarówki coś się dymi. Tak z daleka coś zauważyłem. Ale łapie w ręce. Nie no, nie naciąłby dzisiaj. Nie naciąłby dzisiaj, moi drodzy. Z rury się dymi. No kurde, zawiodła mnie troszeczkę. Myślałem, że 15 stopni to nie będzie dla niej większego problemu. A tu proszę, parafinę czuć, a nie ropę.